I chociaż ta fala była już dostatecznie wielka, to teraz jest nie tylko wielka, ale się i załamuje. Bywa podwójnie wielka. I wygląda to tak, że w jednym miejscu otwiera się nagle olbrzymia dziura w oceanie, w którą można wpaść, a z drugiej strony wybucha woda, wypiętrza się taką piramidą, ale taką piramidą, że ten szeroka podstawa jest u góry, czyli woda staje wierzchołkiem na dotychczasowej powierzchni wody. To wygląda niesamowicie. Z początku robi się wszystko na białe, ponieważ to wszystko się załamuje. Te piramidy oczywiście trzymają się w taki spektakularny sposób przez ułamek sekundy, po czym się wszystko zapada i tworzy się dziura podwójnie głęboka. Więc jak się tam człowiek znajduje, to się dziwi, że jeszcze żyje. Ale ponieważ ten sztorm przechodzi, czyli ten niż się przesuwa, wiatr się robi w miarę regularny, dotychczasowa fala martwa siada, słabnie, a fala żywa dominuje i już jest znowu potężna fala, ale z tego nowego kierunku. I ten cykl się powtarza z każdym niżem, czyli z każdym sztormem. Więc jak ja patrzę na barometr i widzę, że ten barometr zaczyna spadać, no to we mnie serce zamiera ze strachu, bo nie wiadomo, jak to się skończy. Na pewno wiatr będzie coraz silniejszy, potem on przeskoczy, robi się takie piekło, no i potem jak barometr ruszy, to jeszcze będzie wiatr silniejszy, ale po chwili, wiadomo, barometr już idzie do góry, wiatr słabnie. Więc po tych wyczynach, powiedzmy, w samotnej żegludze, co mi dało wielką satysfakcję i bardzo to lubiłem. Zresztą drugi raz też popłynąłem, dlatego że to lubię, chociaż zapomniałem o tym, że się bałem cały czas. I to mi się natychmiast przypomniało. I znowu w tym drugim roku samotnej żeglugi znowu się bałem, ale w zasadzie ja już się przestawiłem na zupełnie inną żeglugę. Jeśli pan wspomniał o młodych ludziach, to raczej mnie interesują takie 15-latki, z których można coś zrobić. Nie regatowca, nie marynarza, ale człowieka. Taki, który będzie rozumiał, co to jest morze, ale poza tym nauczy się być solidnym, być punktualnym, pracować w zespole, uznawać autorytety, co na pokładzie żaglowca jest bardzo proste do osiągnięcia, bo kapitan jest na poziomie Boga, a w każdym razie tak tradycja mówi. I to nie jest tak, że ja ten autorytet mam na zawsze, tylko każdym manewrem ja go muszę udowadniać. A ta młodzież patrzy z zainteresowaniem, a mój zastępca z pewną zazdrością, bo to on by chciał być na moim miejscu. W dodatku, jeśli to są manewry portowe, najtrudniejsze, to jeszcze patrzy publiczność na brzegu. Przecież ja w każdej chwili nieudolnym manewrem można wjechać w nabrzeże i rozbić ten jacht na oczach wszystkich. Na pewno nie będą mieli brawa. Także jako kapitan ja zdaję egzamin po raz kolejny w każdym manewrze. Ale w ten sposób buduję swój autorytet nie tylko wśród tej publiczności, nie tylko wśród mojej kadry, ale przede wszystkim wśród młodzieży, która zaczyna rozumieć, że ja jak na razie jestem od nich lepszy i że warto mnie posłuchać, bo ja mogę dobrze poradzić. Wspomniał pan o niezwykłych przygodach, które miał pan podczas pływania. Wyobraźmy sobie wyjście kapitana Krzysztofa Baranowskiego w rejs dookoła świata, drugi rejs, Lady B, tłum ludzi, wyjście z portu. I co robi wielki, wspaniały Krzysztof Baranowski? Wchodzi na bieliznę. Tak było? To nie całkiem tak. Oczywiście, wszedłem na bieliznę, był straszny wstyd wobec dużej ilości ludzi, ale na pokładzie miałem nie tylko kompletną załogę, 6 ludzi do obsługi, ale także miałem załadowane zapasy na długi rejs, co spowodowało, że ten jacht osiadł głębiej. A wychodząc z Łeby, tam jest taka mielizna, która się odnawia każdego dnia. Z Kołobrzegu pan wychodził, tak? Nie, z Łeby. Z Łeby. Jest wspaniała marina, ale ma ten feler, że właśnie rzeka nanosi tam płyciznę.
Także wszyscy tu wiwatują, a tutaj my per na silniczku wjechaliśmy na mieliznę, nie dajemy rady. Ani w przód, ani wstecz. A ludzie biją brawo. Zorientowali się, coś jest nie tak, przestali bić brawo, a ja zrozpaczony, jak tutaj uratować honor. Podpłynął holownik i w sposób haniebny wziął nas za dziób, pociągnął i zeszliśmy z mielizny. Popatrzyłem się na plakat Iść za marzeniem, czyli śladami Konrada. W książce Smuga cienia jest taka opowieść o kapitanie, który nigdy się nie pomylił. Nie wiem, czy Państwo pamiętają. Kapitan, który był absolutnie nieomylny, przesłużył w pewnej kompanii ponad 30 lat. Piękna historia, daje bardzo wiele do myślenia. Będziemy, drodzy Państwo, kończyli. Wielkie brawa dla naszego dzisiejszego gościa. Bardzo dziękuję za czas. Jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy panu kapitanowi, panu prowadzącemu.